Co prawda na dworze jeszcze nie mamy tak pięknie kolorowych drzew, ale kto wie, może niedługo takie się pojawią. Bo na chwilę obecną, patrząc na pogodę, to chyba coś tutaj się poprzestawiało. Cześć, witajcie, ja nazywam się oczywiście Chincul i dzisiaj tak, giveaway. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym Wam jeszcze przypomnieć to, co ostatnio mówiłem podczas live'a: o tych nagrodach, które możecie sobie odbierać za swoje wyczyny w grze World of Tanks. Musicie po prostu wejść na stronę WOTA, zalogować się, później wchodzicie sobie w zakładkę Resolution, tak, Resolution, wchodzicie sobie tutaj w Exploruj, no i mamy Full Access, musimy wejść do Full Access i wtedy po prostu możemy sobie przeglądać nasze nagrody wchodząc w kolejną zakładkę Monthly Goals, czyli takie miesięczne wyzwania i tak dalej. I zobaczcie, tutaj od 1 września do 28, czyli no cały miesiąc. Co musimy zrobić? Macie wszystko wypisane, co musicie zrobić. Wygrać 30 bitew. Ja, ja już to zrobiłem. Wtedy wchodzę sobie claim reward i otwiera nam się na przykład zniżka na pojazd. Tak, zniżka na pojazd nam się otworzyła. Jeżeli ktoś chce ten pojazd nabyć, w tańszej cenie, no to wpisujecie sobie ten kod do kolejnej zakładki, gdzie wpisujemy po prostu kody, jeżeli chodzi o wersję konsolową. A kody wpisujemy akurat w kolejnej zakładce. Na przykład tutaj już zrobiłem te trzecie wyzwanie i spróbujmy to odebrać. Poczekajcie. Aha, załogantka 3D, ten kod ostatnio podarowałem komuś, nie pamiętam, nasze znaczy, chyba na grupie wrzuciłem klanowej, ale ktoś napisał, że nie działa. Tylko ja nie wiem, czy to właśnie nie jest tak, że przypisana przypisany ten kod jest do danego konta. Trudno mi powiedzieć, no chyba, że ktoś wcześniej po prostu odebrał i po prostu wtedy wchodzicie sobie odbierz, otwiera wam się zakładka, wtedy kop kopiujecie sobie na przykład ten gdzie to było ten kod, tak? Kopiu kopiujecie sobie kodzik o Proszę bardzo Bach chodzimy czekajcie nie tu tylko tu musi być prawidłowo i zobaczymy czy ja odbiorę już nie już ktoś po prostu odebrał tak więc nie nie jest to przypisane do konta ktoś po prostu wcześniej z klanowiczów sobie odebrał i słuchajcie takich Nagród tutaj jest kilka. Z tego co wiem, bo jeden z Was mnie poinformował, oczywiście Paweł Broda, za co serdecznie dziękuję. Za szóste odblokowanie mamy czerwoną kartę. Tak więc słuchajcie, warto skorzystać z tego. Tutaj musimy się logować przez 3 dni. Ja akurat jeszcze tego nie zrobiłem, ale mam na to cały miesiąc. Loguję się bez przerwy przez 3 dni i wtedy. A jaka jest ogólnie nagroda? Jest podane gdzieś. Aha, mamy zestawy, różne bajery do odebrania. Razy 5. Tak więc, no, opłaca się w sumie za darmo, za nasze granie. Mamy dodatkowe jeszcze nagrody. A za szósty etap jest akurat, właśnie, czerwona karta. Tak więc przypominam o tym, to jest co miesiąc. Co miesiąc po prostu sobie odbierajcie te nagrody. Jeżeli oczywiście wykonujecie też te sezony, które obecnie mamy, wtedy będziemy mieli pojazd. Za darmoszkę, tak i to nie byle jaki pojazd. No, bo ten, który już tutaj nam się wyświetlił, tak, ten oto Sherman. Zastanawia mnie, właśnie, jak on będzie działał, jeżeli chodzi o drugą wojnę. Bo tutaj niby jakieś rakiety są i tak dalej. Ja już mam zrobione cztery sezony. Za każdym se Z każdym sezonem mamy zniżkę na pojazd, ale zostały jeszcze dwa sezony, piąty i szósty, i wtedy pojazd otrzymam za darmo. Wy również, tak więc. Warto robić sezony, skończyć i później wpadnie nam kolejna maszyna premium, mam nadzieję. Dobra, słuchajcie, wracamy do naszego giveawaya. Co takiego w tym miesiącu Wargaming nam przygotował, jeżeli chodzi o nagrody? To oczywiście Wargaming sponsoruje. Jeżeli chodzi o tego starego, czyli z tamtego miesiąca, jeszcze nagrody nie zostały przypisane do Waszych kont, dlatego że gościa, który to. Robi nie ma obecnie. Nie wiem, czy jest na wakacjach, czy jest co. Jedna laska, która przejęła po nim tą schedę, zbytnio tego chyba nie ogarnia. Nie ma czasu. Z tego co orientuję się, to chyba nie mają zbyt wiele ludzi do pracy. No ale no cóż, czekajcie, a nagrody na pewno Wam wpłyną. Ja sprawdzałem. Swoją listę jeszcze żadna nagroda nie została przyznana, zresztą nie tylko u mnie, w większości community kontrybutorów tak ma, tak więc na pewno nagrody zostaną przyznane. Otoż nie, nie musicie się po prostu martwić. Podejrzewam, że jak gościu wróci od tych nagród, to one zostaną przyznane. Ale wracając do nowego giveawaya, co takiego w tym miesiącu dla Was Wargaming przygodowo, bo oni są akurat sponsorami nagród, już Wam mówię. Ale słuchajcie, może najpierw, zanim powiem, co oni przygotowali, powiem, co wy musicie zrobić, żeby wziąć udział w tym giveaway'u. Tak więc standardowo zaczynamy. Giveaway oczywiście jest dla wszystkich, tak więc tutaj nikogo nie odrzucam, nikogo nie wyróżniam. Czy ktoś mnie lubi, czy mnie nie lubi, możecie brać udział w tym giveaway'u. To jest dla wszystkich. Słuchajcie, pod tym filmem zostawiacie swój Nickname standardowo, dodając oczywiście na jakiej konsoli gracie, czyli na przykład tam Józef, coś tam, kreseczka X albo P, czyli Xbox albo PlayStation. To jest bardzo, bardzo istotne. Dodatkowo przypominam, jeżeli macie dany pojazd, który tutaj będzie akurat zaraz wyszczególniony, jeżeli macie ten pojazd. Nie wpisujcie, bo ta nagroda Wam przepadnie, nie zostanie przyznana nagroda, którą już posiadacie. Jeżeli chodzi o karty czy inne nagrody, czy na przykład załoganci 3D, tutaj możecie pisać bez żadnego problemu. Ale tu najbardziej chodzi właśnie o pojazdy, dlatego że Wargaming ma nową politykę i ktoś jak już posiada pojazd premium i jeszcze raz go wylosuje, no to niestety nie otrzymuje ani pojazdu, ani nie otrzymuje wartości w srebrze. Za ten pojazd, który Wam się zdubluje. Tak więc pamiętajcie: pod tym filmem wpisujecie swój nickname, dodatkowo dopisujecie na jakiej platformie gracie. Plus, możecie sobie wybrać, jaka nagroda Was interesuje. A jeżeli chodzi o ogłoszenie zwycięzców, ogłosimy 23 września. Tak więc wiecie, co już macie zrobić. Serdecznie zapraszam wszystkich do wzięcia udziału i teraz nagrody. Co Wy możecie zdobyć w tym Giveawayu? Trzy karty, oczywiście po jednej sztuce. Karta pierwsza niebieska, druga karta o kolorze nocy i trzecia karta czerwona, niby najlepsza różnie to z nią bywa. Następnie załogantka 3D, tak, załogantka 3D, pani Lia Jager, o ile dobrze pamiętam. Następne nagrody są to dni konta premium, 3 dni konta premium i kolejna nagroda 7 dni konta premium. I mamy teraz trzy pojazdy, 3 pojazdy premium, które możecie również sobie wybrać. Pierwszy z nich pojazd szósty, szóstotierowy Cromwell. B czyli Cromwell Berlin, pojazd brytyjski, i ten pojazd możecie zdobyć. Kolejna nagroda: pojazd numer 2 FV4202P, 8, brytyjska również ósemka, Ten pojazd również możecie zdobyć. I trzecia nagroda, jeżeli chodzi o pojazdy premium, a zarazem ostatnia nagroda. Dość długa nazwa SHPTK TVP100. <laughs> tak, długa nazwa. Ten pojazd jest to pojazd czechosłowacki. Niszczyciel czołgów, szczerze powiem, mi średnio przypadł do gustu, ale może komuś się spodoba. Tak więc te pojazdy są do zdobycia. Wszystko mam nadzieję, że wiecie, co macie zrobić. Proste zasady pod tym filmem w komentarzu. Zostawiacie swój nickname z dopiskiem, na jakiej konsoli gracie. Możecie dodatkowo dopisać, jaka nagroda Was interesuje. I tyle. Ogłoszenie zwycięzców 23 września tego miesiąca. Zapraszam serdecznie i pozdrawiam. Kto wie, może dzisiaj odpalę live'a. Do usłyszenia. Hej.